spaceruję sobie w parku archeologicznym w Ostii Antycznej i tak sobie czytam na temat pizzy, kiedy ta pizza we Włoszech zasłynęła, od którego wieku i tak dalej. I wyczytałam wiele wspaniałych ciekawostek, które chciałam Wam przekazać. A przede mną cudowne ruiny starożytnego miasta Ostia Antyczna, która powstała w IV wieku. Dzisiaj jest, który to dzisiaj jest? 14 kwiecień 2024 rok. Temperatura w cieniu 23 stopnie, do słonka może być już 26, a temperatura w ciągu dnia na pewno będzie więcej niż 30. Mamy cudowne słoneczko. Wracając do tej pizzy, to byłam ciekawa, bo nigdy tak nie czytałam. Właściwie to od kiedy ta pizza jest taka słynna? No i okazało się, że w XVII wieku już ta pizza była robiona w Neapolu, na ulicy. To były takie placuszki, które się nazywały galette i były sprzedawane dla biednych ludzi za grosze. I to były to takie placki chlebowe, można tak powiedzieć. Pizza z greckiego to inaczej pita. Pita, czyli białe placuszki. A po włosku ta pita to inaczej też focaccia. I na początku właśnie te placuszki były sprzedawane dla tych ubogich ludzi, ale tak smakowały wszystkim, że zasmakowały też w sferze arystokracji. I rozpowszechniła się ta właśnie biała pizza, dzisiaj nazywana focaccia, wśród ludzi z wyższych sfer. Zastanawiam się, którędy iść, żeby Wam pokazać trochę tych zabytków w Ostii Antycznej i popowiadać o tej pizzy. Co tutaj mamy? Jakiś napis. Aha, tam dalej będę miała napis, to Wam pokażę. I po prostu będziecie wiedzieć, gdzie się znajduje. Na terenie parku archeologicznego oczywiście, ale w którym miejscu. Jednak przejdę się tędy, to zobaczymy trochę tej mozaiki, która znajduje się tutaj. W okresie zimowym była przykryta taką papą i położone były kamienie. A teraz to jest wszystko odkryte, więc w jakiś tam sposób Wam to pokażę. Postaram się nagrać. Znajduje się tutaj Piazzale delle Corporazioni, czyli tutaj się znajduje. O. W 1889 roku do Neapolu przyjechali królowie, królowa Margherita Savoia, no i słynny piekarz Raffaele Esposito na cześć tej wizyty przygotował pizzę dla królowej. Królowa zażyczyła sobie zjeść pizzę. Normalnie pizza była wtedy już z sosem pomidorowym, ale on w związku z tym, że kolory flagi włoskiej mają jeszcze kolor biały i zielony, więc on na tą pizzę czerwoną położył mozzarellkę i bazylię. No i w ten sposób dał tej królowej taką pizzę z kolorami flagi włoskiej. I od tego momentu ta pizza została nazwana pizzą Margherita na cześć królowej Savoii. Z czasem zaczęli dokładać inne składniki na tą pizzę, ale w początkowym czasie, tak jak wcześniej powiedziałam, to była pizza taka biała, bo ludzie byli biedni i nie mieli innych składników, żeby położyć na to ciasto pizzę. Dzisiaj na świecie ludzie robią pizzę taką, jak im się podoba.
pizzę z ananasem wymyślili w Kanadzie. Natomiast Włoch pizzę z ananasem na 100% nie zje, bo Włosi nie jedzą pizzy na słodko. Jedzą tylko pizzę na słono. Może są wyjątki, które są takie, które lubią zjeść pizzę na słodko. Doszłam już do właśnie teatru. Zobaczycie, ile jest ludzi. No i chyba wejdę z wami po schodach na górę i pokażę wam z góry te cudowne ruiny miasta ostiantyczne. Pod słonko to wiecie, słabo widać jak się nagrywa, no ale jakoś wam nagram. Jest trochę turystów. Najwięcej było w pierwszą niedzielę miesiąca, tego miesiąca kwietnia. Po zimie bardzo dużo ludzi przyjechało do Włoch, bo to jest już okres taki wiosenny. No mówię wam, full. Tyle było samochodów, że nie mieli gdzie parkować i cała nasza dzielnica ostiantyczna była zastawiona autokarami i samochodami. Żeby wejść na górę, to wchodzimy po schodach. I schody nie są takie, że od razu wchodzimy i do samej góry, tylko zobaczcie, jak zostały zaprojektowane. Do tego momentu są schody. Później musimy przejść tędy. Ja wam to nagrywam, bo to jest bardzo ciekawe. A tak w ogóle to wam powiem, że ludzie jak przychodzą oglądać przedstawienia tutaj, to siadają właśnie na tych kamieniach. Przynoszą sobie poduszeczki, takie wiecie, jak się kładzie poduszki pod dupę na krzesłach twardych. No więc tak, wchodzimy, ja cały czas nagrywam, już nie rozłączam się. Pokażę wam, ile jest ludzi u samego szczytu. Ja weszłam od strony sceny, ale też możemy wejść z innej strony. Tu są takie bardzo strome schody. Zaraz wam je pokażę. No i tak wracając do tej pizzy, powiem wam, że Włosi dobrze, że wymyślili sobie taki prosty sposób zapełniania żołądka i rozpowszechnili tą pizzę na cały świat. Bo jeżeli chodzi o kraj Włochy, to był bardzo biedny kraj. Bardzo dużo ludzi wyemigrowało za granicę pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. Włosi wyemigrowali najwięcej w latach przed I wojną światową, w okresie wielkiego kryzysu. Queste sono tutte finte, onestamente, sono tutte sante rifatte negli anni 20 del Novecento, non erano rimaste, era rimasto solo lo scheletro in Przechodzę tędy, muszę delikatnie, bo trzeba mieć zawsze wygodne buty, jak przychodzimy zwiedzać takie wykopaliska, dlatego że po prostu tutaj są kamienie i trzeba mieć buty, które trzymają stabilność nogi, bo łatwo sobie zwichnąć czy skręcić w kostce. Ja dzisiaj założyłam sobie już buty odkryte, ale one są dobrze przyczepne do stopy, bo mają takie właśnie rzepy. To są sportowe buty, elastyczne i jest fajnie. Włosi musieli coś wymyślić, żeby świat ich traktował po prostu poważnie. Czyli wielkie kraje zaczęły liczyć się z takim krajem jak Włochy. No i zaczęli punktować na takie rzeczy, które najbardziej są popytne, czyli na jedzenie i na modę, oraz zaczęli produkować samochody. Schodzę teraz tymi bardzo stromymi schodami i dojdę sobie do studzienki, bo musicie wiedzieć, że u nas w Rzymie, nie wiem jak w innych miastach we Włoszech, ale u nas w Rzymie jest bardzo dużo studzienek. Jak komuś się chce pić, to idzie i pije wodę z tej studzienki. Woda jest pitna i z takich studzienek, tak zwanych nosówek, albo leci woda non-stop, albo są przyciski. I przy tej studzience jest przycisk. Ja sobie przycisnę i mi poleci woda.
Teraz wam pokażę, jak to wygląda. O, o, i leci woda, zaraz się napiję i dalej wam jeszcze poopowiadam i pokażę to piękne drzewo. Se volete, diciamo, ottimizzare il biglietto nel modo migliore, vabbè, diciamo 5 posti, tutti insieme. Io vi consiglio, se dovete scegliere tra i vari, tra gli altri tre, un po' più geniali, perché la storia, diciamo, la collega. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym moim filmie, na którym poruszyłam sprawę pizzy. Wiem, że wy robicie pizzę i każdy w domu zrobi sobie pizzę taką, jaka mu się podoba, bo może znaleźć wszystkie składniki i na takie właśnie ciasto białe, czyli tak zwana focaccia, albo inaczej pizza biała, pizza bianka. Możemy położyć to, co nam się podoba. Widzimy się na jakimś filmie. Ja wam specjalnie filmów nie nagrywam. Tak jak wam powiedziałam, zaprzestałam nagrywać. Nagrywam filmy kulinarne na moje kanały, które otworzyłam tu we Włoszech i poświęcam więcej czasu na te kanały. A na tym polskim kanale, jak ktoś wejdzie na ten kanał, to zobaczy, że mam ponad 1000 przepisów, więc macie z czego wybierać. Widzimy się na jakimś innym filmie. Pozdrawiam was serdecznie ze słonecznej Italii. Zobaczcie, jak słonecznie. Ciao!